let's get this done. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i... Siema, Zewki z tej strony. I witamy was w kolejnym, to chyba będzie czwarty już odcinek kooperacyjny z Assassin's Creed Unity. Troszkę żeśmy pobiegali, żeby po prostu ogarnąć nasze zgranie, że tak to powiem. Nawet fajnie to wyszło na początku. Tam ta wspinaczka po szczycie Notre Dame trochę było problemu, ale... się ogarnął wszystko. Stoimy tutaj przy takiej misji kradzieży. Możesz się uaktywnić, panie Chłopcze. Wygląda jak Stifa te. Tak. Gra się niebawem się rozpocznie, więc... O, ty żeś zniknął, ja muszę poczekać trochę. Wyparowałem jak... Tomek i przyjaciele. Jak będzie kascenka, to wiesz, się na chwilę... Ja wziąłem prywatnie, dobrze wziąłem, nie? Tak, tak. No, nie będziemy grać. Jestem inteligentny, tak. Po drugie, ta gra, boże, ta misja jest dla dwóch tylko, więc w sumie to by nie miało sensu. Dobra, tam Wojtek nie ma. Oldest hospital in Paris. Centuries older than the famous Notre Dame Cathedral, which is down the street. Hospitals as we know them haven't exactly been invented yet. So you're more likely to get sick inside than to leave cured. A, to będzie coś ciekawego. A jak gdzie już tą misję? Artifacts they stole from Notre Dame. Go in and get the goods. To widzisz? Nawet fajnie. Dobra. Ja rzecz jasna będę robił wszystko po cichutku. Dobra, czekaj, mam jednego przeciwnika, którego sobie zdejmę z góry, jak mi się uda. Muszę trochę zejść. Siuuu, ty to wskoczył sobie od razu do sianka. I czekaj, teraz strzelę z rok orła, jakby to wygląda. Masz jakiś pomysł? Jeden jest, można powiedzieć, w to z nas, nie? Patrzcie się, musielibyśmy tego z przodu zdjąć, bo tych dwóch jest obróconych, więc by szło... Czekaj, właśnie idzie jeden jakiś przymuł, tam gdzie patrzysz w sumie, po tej mojej stronie, tam gdzie jest ten krzyż i... Wiem, widzę go. To może tak, ty pierwszy wyjdź z tego... Czekaj, tu idzie jakiś blisko, może go zdejmiemy do siana. No, możliwe. Bo dosyć blisko podeszedł, czekaj. A, nie da rady. Ale dobra, odszedł. Dobra. Ale nie na długo on tu... Mam pomysł, może tak... Czekaj. Mam... Kurwa, nie wiem jak tego zdjąć... Tego z przodu. Tego z przodu mówisz? No. Jaka konwersacja przy stegu siada. Nie masz jakieś, nie wiem, coś do strzelania cichego? Mam widmowe ostrza. To strzel może w tego gościa tam. Czekaj, najpierw musiałbym z tego stogu siana wyjść, mówię. No to dałeś. Ło! To? Który? To byś nie widział z nich. Ten! Kurde. Zajmij go szybko. Chuj, dobra. Miało być po cichu, no niestety wyszło. Dobra, tam. Po naszemu. Nie wyszło. Dobra, bo im bardziej będziemy hałasować, tym nasza nagroda będzie bardziej spadała. Takie dwóch idzie z przodu. Trzeba ich od razu zdjąć, żeby było z głowy. O kurde, stary, mam kiepsko. Zobaczcie. Wiedziałem. Czekaj, zaraz go garnę. Wiedziałem, że padnę. Ej, ale stary, bo ja zaraz ginę. Już. Dobra, w sumie wykonamy to po naszemu, ale lepiej, żebyśmy nie stracili całej tej metody. No to wyszło, bo cię zauważył. Więc przynajmniej tym razem nie moja wina. Wiem. Ale to trzeba zejść na dół, nie? No tak, wiadomo. Gdzieś tędy chyba. Ale może na kłócanego bardziej. O kurwa, teraz ja zjebałem. Ja pierdolę to. O kurwa, szybko, zabij go. Dobra, nie zaalarmował przynajmniej.
że już 50% naszej nagrody spada. Spadło, prawie. Pierwsza wspólna misja tego, nie? No trudno, no. Trzeba jakoś przetrwać, tylko teraz na kłóconego bądź. Dobra. Wiesz, jak się kłóca, no to dobrze. No nie wiem, jestem niedorozwinięty. Ale tak, no pierwsza faza była trudna. Myśmy nie ogarnęli, ale następnym razem, nie wiem, prywatnie możemy... Tu jest przejście. Cześć. Następnym razem możemy prywatnie powtórzyć tę misję. O, którędy się wchodzi? Tutaj jestem. A tundy! Bo ja już trochę znam tych kanałów, teraz dwa. Ukryj się tu. Czekaj, jakbym zdjął... Muszę się cofnąć bardziej. Czekaj, do tyłu. Ja go zdejmę z tego... tych widmo... Ale, to mam zeza. Kurde, no mam zeza. Na to wyszło. Kurwa, zamknij mysk. Mysk! Słyszałeś to, co powiedziałem? Tak. Powiedziałeś pysk. Kurde, nie ogarnęło się. Okej, już wróciliśmy. Tak, mały error musiał się wydarzyć, ale to jest, wiecie, pierwszy koop asasynatu się może zdarzyć. Teraz zrobiliśmy mniejsze straty. Dobra, zburzyłem. Nie. Ja się będę śmiał, jak znowu mnie wyjebie do pulpitu. Jakby się tak już nie stało, teraz drugi. Dobra, jeden jest z tego z boku, można go zdjąć sobie normalnie. Na luzie, tutaj jest, widzisz? A, no dobra. Okay, czekaj, jak nie stój... Chciałem go z widmowego ostrza, ale dobrze. Spokojnie, jak na wojnie, Wojtek. Dobra. Nie. Czekaj, dwóch będzie z przodu. Trzeba przejść na obkoło. Dawaj. Ale oni są na górze. Na górze. Pewnie jesteś. Musisz patrzeć w górę, jak masz wyłączony wzrok orła, w górę i w dół. Dobra. Są albo nad tobą, albo pod tobą, albo... Pod nami są. No. Okej. Nie wychylaj mu się. Kurwa, skorpion, suń ziemi! Chuju, gruba się jedę, ty! Czekaj, idzie tu. On tu idzie. Ja tego zdejmę z boku. Czekaj. Dobra. Trochę kapo. Się wychylasz te. Dobra. Weź tego drugiego. Chyba ty się wychylasz, ty jesteś za gruby. No niestety, tak. Czekaj, tu niedaleko jest alarm, może go wyjebiemy, co? Lol, jak ty dziwnie chodzisz. A jak ty dziwnie chodzisz? No jakbyś był na Chodzisz, a ty chodzisz, jakbyś miał Patrisona. No właśnie tak chodziłeś mniej więcej. Przez chwilę. Oj, dobra, tam. Nieważne. O, sorry, ten dzwon jest u góry. No dobra. Ten dzwon jest u góry, jaki ze mnie jest. Dobra. Do przeproszenia powiem. Ciu. Chodź. Jesteśmy nieźle, trochę nagrody stracimy, ale rąbać to. No nie za dużo nie straciliśmy, lepiej niż ostatnio. Tam mieliśmy już prawie połowę, nie? Czekaj, tutaj go zdejmę. Okej. Wszyscy się zabrali w jednym pomieszczeniu, zauważyłeś tam? No, więc to będzie chyba kap... Nie, bo jedni są pod nami, a drudzy są tutaj. O, tu mamy, tutaj możemy sobie wskoczyć na te bele. Tak, mówisz? Dobra. Czekaj, weź się trochę przesunij. Czekaj, ty zdejmij jednego z tamtej, widzisz? Czekaj, moment. Tamtego se zdejmij. Okej. Tam gdzie jest ta skrzynia, nie? A ja se zdejmę tak. Orła, dobra, już. Start. Dawaj. Pięknie. Fajnie. Dobra, ukradnij to. O, jest choreografię dostałem jako achievement. Interakcja. Dobra, okradaj i trzeba stąd uciekać. Tej o, otrzymałem! Rangę. Teraz ja muszę jeszcze okraść to. Poważnie. Rangę uczyń. A nie, już, udało się. Dobra, teraz trzeba stąd uciec. To chyba myślę, że nie będzie problemu. Szybko poszło, nie? No, trochę taka banalna misja. Za banalna, powiem. Już dostałem szybko rangę. Dobra. I tą samą drogą idziemy, nie? No. Żeby nie było. Mamy ją wyczyszczoną, więc będzie bez problemu. No. Ale lepiej na kucka, bo wiesz, oni mogą to słyszeć. Zamknięte. Nie wiem, bo... Tędy, do przodu. No okej. Skręć. Już. Ale świetnie. Jak na pierwszą misję, to... Jak na pierwszą misję, to nawet nie było źle.
Co? Bubusia pożegnaj. Tro-la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 . No i git, teraz jeszcze tylko uciec z tego pomieszczenia. O kurde, ale... Też masz laga? Nie. A to nie wiem, to ja dostanę. No dobra, ale teraz... Per. Włączaj ten wzrok orła, bo wtedy nam ujawniasz wrogów. Jest dzwon orłowy, czekaj, bym ten dzwon wyjebał. Czekaj, tylko tu jest koleś. Ups. Czekaj. Szybko się chowię. Dobra. Zdążyłem. Dobra, dobra. Czekaj, zostało dwóch. Ten dzwon by się przydał wyrąbać, wiesz? Czekaj, zaraz zrobię porządek. Czekaj, go wezmę od tyłu. To wiesz co? Ej, czekaj, tu są, jest dwóch. Już go zostaw dla mnie. No to go zdejmij. Dobra, pięknie. Ja wywalę, daj mi przynajmniej dzwon zrobić. Okej, okay, dobra. To ja przy okazji jeszcze pilnuję tych dwóch. Okej, okay, pięknie. Może tych dwóch zdejmiemy, co? Przy bramie i wyjdziemy stąd bez problemu. Nie ma problemu, tylko czekaj. Zgraj. Ty weź jednego, ja drugiego. Dobra. Dawaj, 3, 2, 1. Pięknie. No chyba można spieprzać, nie? No. Tej, może jeszcze użyjmy tej windy. No chyba by to się wspiąć bardziej. Dzięki. Dzięki. Zawsze ja muszę iść na piechtę. Ale wystarczy, że przecież dotrzesz tutaj do mnie w tym terenie i... O, i proszę, już mamy wykonaną misję. Bagietkowy boys band. I dostaliśmy dodatkowej nagrody 366, bo to chodziło o to, że jakbyśmy nie, w ogóle nie hałasowali, to byśmy mieli pełną nagrodę, czyli 500. No, co nie no? Co teraz robimy? A teraz, czekaj, dołączenie do grupy. Czekaj, mam oczekiwanie na innych graczy, nie wiem dlaczego tak. Dziwnie. Oceń! Wspomnienie. Aha, bo teraz ty jeszcze musisz to zrobić. I e. Powiem jak to wygląda, ale okej. Dołączanie do grupy. Okej, jest opuszczanie misji. Okej. Już, kitas? No. Nie ma żadnego restartu? Nie. Myślałem. No to wychodzi już koniec. Dobra, tu biegnie jakiś jeden turysta. Okej, masz. O kurde. Okay. Ale żem jumpa zrobił. To mnie tam poratujesz potem. Ja, tylko czekaj, wybiję tych. Dobra, poczekam na ciebie. O kurde, ładnie, ładnie. Wstawaj. Dobry medyk. Szkoda, że tak Jezus nie miał, nie? Przyszedłby ten... Temu było... Święty Piotr. Weszedłby do jego grobowca, dawaj, podaj łapę, wstawaj i walcz, bracie, nie? Oj, dokładnie, i tutaj właśnie to działa. O, nie możemy otworzyć tej skrzynki, nie? Dobra, to mamy tą misję przynajmniej ogarniętą. To jak umieram teraz? Ja chcę więcej. Chcesz więcej misji, a może tak, nie wiem, pobiegać po... Ty, i teraz w tej chwili jesteś jakby moim hostem, bo mam moje punkty odświeżone. No widzisz? Dziwne. To się ciesz. Czekaj, no sobie najpierw ustawię na misję. Tak. Czekaj, sam zobaczę. Mam misję i tutaj tak. O, trochę jeszcze tych misji jest. No, dużo roboty. Ale którego poziomu chcesz? Ile od jednego? Wszystko jedno, stary. O, czekaj, zabij przestępców. No tak patrzę, na razie są czwórki. Austriacki spisek, to już mam ogarnięte. Siorem. Co tu za... No siorem. Szlak prowadzący. Polecam głowy. Co tutaj dla czterech? O, możemy tutaj tę misję jeszcze ogarnąć. No dobra, to dawaj. To biegnę za tobą. No. Do. Nie wiem, zobaczymy jeszcze tą misję. Ta w sumie była za krótka. Ciur, ty mi się tepłeś do ty. Aha. Ej, czy jesteś ty, bo mi się tepasz teraz. O, jestem. Nie, bo przed chwilą mi znikłeś. Te kurwa, ty mi się tepasz te. Aha. Dobra, idziemy po tą misję. Już jesteś uczniem, nieźle. No widzisz te. Trzeba mieć talent do tego. Już jest progres.
nie wiem co nas goni, chyba złodziej. Złodzieja ogarni. A, powalą mnie, okej, dobra. Ej, tej, bo widzę, że Francuz się dopieprzył. Już, zobaczymy. Dobra, żeby tamten nie zaalarmował. Dobra, za mną, Francuz. Ale co do parkouru, to nie mam nic do zarzucenia. A ja też nie, tylko mnie system walki irytuje. Aha, dobra, tu mam tych jednak gości. No, Arno tutaj. Szczerze, a ja nie. Dobra, jak już tak, to okej. No widzisz, trzeba wybić. Ale fajnie, teraz pokazujemy tym, którzy obejrzą to, tą promocję na te punkty kredytowe, czyli te credo, że tam się nam to podwaja. Boom. Dobra, teraz... Co ty kurwa, Arno, odpierdzielasz? Dobra, gdzie tu jeszcze? A, sam wrogowie. Dobra, może teraz mojego pistola to skorzystała. Jebut. Czekaj, ja sobie przeszukam, bo ja jestem biedny. No. Ja poczekam chwilę, może coś jeszcze tutaj. Dobra, ready. Czuję. Okej, to świetnie. Naprawdę dobrze, lol, coś się zbugowałem na chwilę. To ja też to. O. Nie, jak gramy we dwóch, to mam takie lekkie spadki, ale to nie takie bardzo. Żeby to. Wiesz dlaczego? No ta. No, dawaj. Bo hostuje. No. Czekaj, tu widziałem kokardkę. No koleś, już ma 12 mega, no co o tym myślałeś, że co będziesz? Cuda robił. No wiem. Cudu nie ma. No ale da się grać. Jak ja nic nie mówię, że mnie laguje, to się jest dobrze. Przestępca. Dwóch właściwie. Co ja przelazłem przez nich? Słuchajcie to. No widziałem. O, zabawne są te single player, a jeszcze bardziej w kopie. Dobra, 100 metrów już niecałe. Jeżdżaj Wojtek, bo idę na promocję do MediaMarku. Ty też jesteś Arno. Tak to wygląda jakby było otwarcie Biedronki, widzisz? No dokładnie. Dobra, tu mamy tą misję kopa. Tu sobie jeszcze uzupełnię jakieś takie główienka, żeby mieć wszystko. Dobra, cool. Jestem obok niej już. Dobra. Czekaj, gdzieś ty wlazł do niej. No normalnie, drogą. Aha, bo ja muszę wyjść z tego budynku. Moment. No ona jest za budynkiem. Funda i tam bandyra. Co on zrobił, Arno? Ja pokazałem nic takiego robcego, że każesz na mnie czekać, ale coś dziwnego mnie dotykało. Dobra, jest lit. Kolejne spóźnienie. Czy na pewno chcesz mieć tą robotę? Tak, kurde. Dobra, polecą głowy, wiem. Polecą zwolnienia chyba. Aha. Zobaczymy, co to za cutscenka teraz będzie. Guzo. Guz doszedł. Dekret 13 listopada. Fajnie. You have all been named enemies of freedom by your fellow citizens. I have information for Robespierre. Citizen Robespierre. We have enemies among us. Patriotic citizen turned super spy. We have traded one tyrant for another. Patton got a little carried away. He ratted out hundreds of Parisians. No crime was too small. He got so good at snooping, he found something he shouldn't have. May the father of understanding die. The Templar order. And you can identify these citizens. Many, yes. They are not loyal to France. Tak, ci Indusi mają tą kropkę na czole, nie? Guard! No, no to właśnie o to chodzi, nie? You truly are a gifted spy, Patton. Perhaps too gifted. Arrest this traitor. You can't do this!
Niczym Anna Maria Wesołowska normalnie. Co, lepiej. Lipiński. Witness the fate of those who betray their fellow citizens. Caton has valuable. A, mamy uratować Patona. Patona, dobra. Weź chciałem to samo powiedzieć. Ale robimy to po mojemu, po cichu, nie? A ty lubisz ofensywnie, ja wiem, ale ja lubię po cichu wszystko. Ale tutaj nie trzeba robić po cichu, bo to jest inny typ misji. Ale możemy też po cichu robić, jak chcesz. Zgadnij klucz, naczelnika, dobra. No widzisz, wejście od frontu jest bardziej strzeżone, to może lepiej. Właśnie. To ja chcę, żebyśmy to zrobili. Mam pomysła, zejdź mi z drogi, gruba się. Już, czekaj, możesz iść. Dziękuję. Mogłeś powiedzieć damy przodem. No, okej. Okay. Byś mnie zgasił. Nie, zgasiłbyś, gówno, zgasiłbyś. Co? Gdzie mnie widzą? Nie widzicie mnie, żartowałem. Nie ma mnie. Jestem jak mgła, jestem jak bocian, jestem jak kukły. Co ja robię to? Co ja robię tu? Co ja robię tu? Czekaj, oni się uspokoją zaraz. Wiem. Co chodzi? Ale właśnie są rozstawieni, gnoje. No, to ja może zrobię coś takiego, wiesz jak? Moment. Wiesz jak, właśnie, właśnie o to mi chodziło. A mnie właśnie nie o to chodziło, ale okej. Okay. Ups. Co, wykryłeś się? Nie, kabę oblałem gościa, nie? Kabo mi nie zauważył, wiesz? Dobra, rąbać. Po drugie, zbyłem z nim kiedyś tego, na podwórku, nie? I on mnie już rozpadnął z daleka nawet. Ciekawie się to opowiadało, jedna rozlana. Tak, chuj, najwyżej jedna misja frontowa będzie ich. Na razie nie ma żadnego oblicznika z mniejszą nagrodą, jest Gitezy. Nie, to jest inny typ misji, o to chodzi. No właśnie. Ścielo, ładnie. Wiodrówka przestrzelona. No nie wierzę, trafił mnie kutas. Uratowałem ci życie, ciesz się. Ja nie uratowałeś, bo dostałem. No wiem, ale no byłoby gorzej jakbyś padł. Ale. Ale trzeba tą misję wykonać. Właśnie. Tak, czekaj, no. Którędy tam wejść? Trzeba oknem którymś. A tu endy trzeba, patrz. Są konkretne okna. Tędy trzeba. No dobra, dobra. Dlatego, że mam rangę doświadczony uczeń. Czekaj. Tych dwóch też bym sprzątnął. Dobra. I mamy porządek, jakbyśmy mieli uciekać. Ale go, jakbyś to widział, jak tą akcję zrobiłem, panie. No to szkoda, że tego nie nagrywasz, bo bym wtedy miał to już na. Człowiek, jak do niego podleciałem, tak przekręciłem, jak mu przeleciałem po gardle. Dobra, mamy schody na górę. To już jest misja jakiś. Weźmy z rangi, kur. Siedziecie, patrz, co się robi tak, pa jebu, kurwa, jeb. Zaklinowali nas to. Widzisz tych wandalów te? Tak. Zdychaj, kurwa. Ktoś tu jeszcze żyje? Tak. Nie żyje, dobra. Dobra, ale nie biegaj, nie biegaj. Dobra. What the fuck? Czemu go cuknąć nie mogę? Nie wiem, jakieś bugi są fajne. Fajne. Właśnie nie fajne. Wiem. By były fajne, to... Ty, ja bym to otworzył. Co? Tutaj. No to dawaj. A, bo możemy ich uwolnić. Tak. Znaczy nie, będziemy mieli skrót po prostu. Do tej misji. Szybciej do niej dotrzemy. Aha. A, bo tu jest, okno jest. Tak, tam do tamtego okna. Tam gdzie idę. No to ty jesteś Mondrala, powiem ci. No trochę już zwiedziłem Paryża. Co nieco już znam jakieś. Wiesz, nie musisz płacić za bilety. No dokładnie. Kurwa, Arno mi robi jakieś rzeczy dziwne. Czekaj na mnie. Miałem tu dwóch nieproszonych gości, ale okej. Okay. Dobra, w końcu się udało. To nie przejdziemy, chociaż to są schody na... Okej, fajnie. Wszystko dobrze, tylko nie wiem, czy to nas... Nie, widzisz, ja jadę tak ofensywnie strasznie. No.
No no, jak powiedziałeś, że to nie jest misja taka, że muszę robić po cichu, no to gites. No ale chciałeś działać po cichu. I tutaj nie ma sensu, nie taki obszar, wiesz? O, no, no, sumie, jest. A ja po drugie nie mam takiego jeszcze jak kwipunku, co mogę ich wybijać z daleka czy coś, wiesz? Czekaj, rzucę pomysł. Ale tu się kalina. Pięknie, ładnie. A tego okradni. No okradam. Nie tego. A już go okradnę. Dobra, zostaw Wojtek! Okej, okay, to ja wychodzę z tej gry. Dobra, to trzeba odzyskać notatnik Pytona. Nie no, Pytona. Patona! Nie obrażę jego nazwiska. Gdzie on za nami? Dobra, dzięki. Nie ma za co. Trochę dziwnie. No wiem, że dziwnie. Ja bym to ładniej wystroił. Ale tutaj biedacy. Te, tu jest krucik, te. No, no to fajnie. Na ta tajemnic, dawaj. Ale lepiej chyba... Co, jakie karę go potyra się błagam. Ciul, szczelość, to ja nie wiem, cowboy jesteś ci, co? Tak. Zyskaj. Moje. Moje! Nie było żarcia, moje jest! To pierwszy, ten lepszy, nie ma pojary. Pewnie. Bez pojary. A teraz ja muszę wziąć jeszcze. Nie. No nie musisz, okay. Żarłeś. Czekaj, to skaczę trochę po biurku. Dobra, ratujmy Patona. Okej, okay. No, trzeba jeszcze niżej. O kurwa. Cicho. Ale żebym zamiast niego uderzył, to się schowałem te. Nie widzą mnie, cicho, nie widzą mnie. Wiem. Jestem jak mucha, widzisz pan? Kurde. No czemu mi nie dasz ich zabić? Czemu taki jestem? Kup sobie pistolet. Czemu? Znaczy skilla pod pistolet. Może i hałasuje, ale... No. Niezawodno. No. Lepiej to się spisuje niż tego. W niektórych częściach jeszcze trzeba było jeszcze raz dobić. No. Zero realizmu! No prawda, zero realizmu w tym było. Lalalizmu. Lalalizmu. Lalala. No i pięknie, nie? No. Ja jednego, ty drugiego i gites. Aha, to ale jakiś templariusz zabić trzech. Zabić trzech. Tak, tylko. A, w tym kole zielonym. Trzeba odszukać za pomocą tego wzroku orła. Co ty? No. Nie wiedziałem, te. Zagrałem wszystkie części, nie wiedziałem, że takie coś jest jak wzroku orła. Dzięki. Jest jeden. Trzeba go od środka, proszę. Jakie daj mi go zabić? Tego tutaj? Tak. Dobra, to ja będę szukał następnego i ja może przy okazji pościągam tych dachowców. Jeszcze. On jest w środku, tak? Tak, tak. A no faktycznie. No. Wiesz co się stało? Hmm? No koleś, bo byłem z nim kiedyś na kawie i mnie rozpoznał. Ja myślałem, że mnie nie rozpozna, no bo wiesz, no. Wtedy miałem inny kaptur, wiesz? Dobrze już jesteś, no dobrze wchodzisz. No ale on mi nie chce tam wejść, on mi skakuje jeszcze te. Dobra, dajesz. Pięknie. Jedno w łeb. Teraz szukamy drugiego. Tu jest jakiś jeden zaalarmowany, wiesz? Dobra. Idę go zabić właśnie. No dobra, dobra. To ja tego strzelca ubiję. Dobra, mam stoczną walkę. Dobra, udało się. Ja się pozbędę dachowca. Pięknie. Ty tam jesteś, ładnie walczysz. Mam tych twarczyk tutaj ze sobą, ale dam sobie radę jakoś. Chociaż nie strzelają! Czekaj, już tu pomaga.
Patrzyłem na Smasha, bo oni strzelają. Zabij tych, co strzelają. Fajna taka efektywna walka! Lepiej niż Net for Speed'cie! No, kurwa w Net for Speed'cie, co ja pierdolę jeszcze? Ja może już spać pójdę. Weź mi, idź mi z tym młotem. Kaczak jakaś małpa. O, ładne! Nie dało nam punktów żadnych, tak? Dobra, trzeba znać jeszcze... Tutaj... Ja chcę za wszystko punkty w tej... Tutaj jest geniusz. Tą rąpa, co ty zrobiłeś Krzyśkowi te? Miałeś mu ino zęby wybić. No tak, no miałem nie zęby wybić, policzyć od 1 do 7, ale no nie wyszło, to wolałem tak zrobić. No załatwiłem sprawę. Dobra, to idę zabić tego. Okej, okay. A gdzie ty go już wyśledziłeś? Tutaj. Nie, to nie był on. Nie, czekaj. On jest na złoto. Tam jest, tam coś jest. Gdzie? Czekaj, co za... Wojtek! Ale jego chyba trzeba uwolnić, a potem zabić. Nie wiem, co to. Co ty gadasz, te? Lol. On jakiś dziwny. Jeszcze łysy. Bo to jest Patton. No dobra, no to... To jest Patton, tylko musimy jeszcze zabić jednego Templariusza. Czekaj, może on gdzieś w tych terenach jest. Tu jeszcze nie patrzyliśmy za bardzo. Czekaj, ja jeszcze widzę jednego gościa, nie wiem co to będzie on, ale go zabiję. O! To już znalazłeś? Nie. Szkoda. Zaraz znajdziemy tego wszystkiego. O kurde, chodź tu do tatusia, nie gramy w schowanego te. A pa, te, ty, tu ja, jest! Ja już wiem gdzie jest ten ostatni. Ja też wiem. W takim pałacyku. Co ty gadasz, jak ja tu mam Pattona na złoto chyba. Ale Pattona mamy uratować, ja tutaj jestem ostatni, gdzie ja jestem. To go zabij. No dobra, to pilnuj Pattona. To pilnuję Pattona, to ty go zabij. O jest ostatni, nawet chyba masz oznaczone. Ty, na dachu jest jako strzelec. Ale mu zaraz zrobię gangmanga. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. No, skacz na niego. Ciach, no, już. Teraz to widziałem właśnie, tą akcję. Dziękuję, dziękuję. Za co niby? Co? Pomyśleliśmy to zanim on poszedł do tej gilotyny. O kurde. To kapowo. Ja. Yeah. To taki mały fail z naszej strony. A, mój łeb. No i widz, jeszcze raz musimy ich zabić. Co? Panie, spokojnie, damy radę. Dobra, ale teraz już wiem jak zabiję tamtego, co był po środku. To ja idę od razu po tego dachowca. No właśnie, zrób tak. Będzie szybciej. No, no, zrób tak. Siul, ten nie miał zeskaki. Ten to jest chory psychicznie jakiś. Arno! Co ty robisz? Arno, no te kurwa, tego Arno pojebało te. No mnie też trochę spingowało na chwilę. Nie, że spingowało, ale on się jakoś dziwnie spingowi. Dobra, jeden mniej. Czekaj, bo musiałem najpierw strzelca się pozbyć, który mnie wykrywał co chwilę. Teraz to obczaję. Będę miał z głowy tego dachowca. Trzeba się uwinąć, bo ten... Mamy teraz na czas. Tak szybko będę się starał, jak mówię. Jest to ostatnie. No nie, no kto mnie zauważył, no nie. To jest naciągane. Dobra. Gdzie ten ostatni? Bóg już nie ma. No to dobra. Już mamy trzeciego pokazanego. Okej.
Tego zabijesz, bo jesteś blisko. Dobra, teraz trzeba Patona uratować. Tam jest. Teraz okay. Tak trochę obrywam. O, jakżeś nastał tym bombą. Jak to nie ja? Aha. A to tak miało być specjalnie. Aha, fajnie. A da, bo teraz ludzie zaczynają walczyć, okej. To kto nazwał? Słyszałem, nieważne. Tam mamy Patona. 50 metrów. Dobra, jest git. Dobra, no i co? Idzie ten Paton? Mały. A, są ślady stóp. Czekaj, bo ty jesteś trochę w tyle, widzę. No, bo zbierałem, bo biedny jestem. No dobra, o, za śladami stóp odpal sobie wzrok orła. Czekaj, a w sumie i tak nam się pokazują ślady stóp, nawet bez wzroku orła. No, chyba. Czekaj, gdzieś tutaj, zatrzymam się na chwilę. A, widzę, że ty już dalej poszły, no to ładnie. No bo tam cię mi każą iść. Aha, no to teraz już sobie bez problemu. Patrol must be hiding around here somewhere. No i teraz muszę na tym zielonym polu trzeba go znaleźć. Bo on gdzieś tu się ukrywa. No widzę, ta misja bardziej wymagająca, ale chyba gdzieś pod ziemią jest. Skąd masz taką pewność, te? Bo widziałem... Bo czytujesz, te! Ej, szczelec. Już nie ma szczelca. Może zajmiesz któregoś z daleka, ale po cichu. Aha, to już przed... Tego. Którego? Z przodu. Oznacz mi go. Tego przede mną zaraz. Aha, dobra. Pięknie. Ładnie. Ty, mogę zrobić komendę naprzód. Aha. Okej, nie wiem co to daje, ale okej. Dobra, walka ta duża jest, stary, uważaj. Okej, idę tam. No ja potrzebuję tym bardziej pomocy, bo jest tu za dużo. A ty dobrze wiesz, że jeszcze nie mam tego. Tak ulepszonego wszystkiego, nie? Bum, bum. Ciu mi strzelił ze skluby te. Widzisz? Bo ja jestem, mam talent. Tak. Dobra. No i X-Factor. No i mówiłem, że Patron będzie pod ziemią, tutaj, bo widzę, że gnój tam się rozkręca. Tam na dachu. Czekaj, ja go zdejmę tam. Albo ty go zdejmiesz, nie wiem. To pierwszy, ten lepszy. Dobrze. A, widziałeś to? Mm. A, plejsy, kurwa. A ja zrobiłem przewrót, którego ty jeszcze nie masz. No i co? Dobra, zabójstwo, tu jest chyba, wejście. A ja byłem w tym miejscu się zabijało tego, Lafreniere'a. Teraz znalazłem już. Tak? A to nieźle. No. To mnie się już po prostu... Nie, tak, znalazłem, dobrze. No, dobra, okej. Okay. Teraz może pokłócanemu, bo przydałoby się. Nie biegaj. Fajnie by było, jakbyśmy to po cichu ogarnęli. A tutaj nie ma nikogo, i no go uwalniamy i tyle. Aha. No nieźle go uratowaliśmy, super. No widzisz? O, jakieś czasy dostaliśmy. Dostaliśmy, no właśnie. Oceń, wspomnienie na 5. Ja zawsze oceniam na 5 i kontynuuj. Myśmy nie zabrali jeszcze wszystkich tych punktów
umiejętności, bo są tam do ogarnięcia, ale to może poza odcinkiem sobie to ogarnię. No, to będzie to dobre. Się pożegnamy, bo trochę już odcinek będzie dobre trwał. No. No to dzięki wielkie. W końcu pierwszy odcinek kooperacyjny po chyba 3,5 tygodnia czasu. I mam nadzieję, że będą teraz częściej. Może jeszcze w większym gronie, jak się nam uda to wszystko ogarnąć. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Może jeszcze będą kanały w opisie, nie wiem, zobaczymy. Może się to ogarnie, może... Do zobaczenia. Tak, yo. Yo. Jedność. No. We are ready to fight.